tych dniach papież Franciszek był z pielgrzymką w Irlandii i tam między innymi jako główny taki motyw jego obecności, oprócz takiego spotkania na temat rodziny, były bardzo dobrze odbierane takie mocne przeprosiny Kościoła, przeprosiny papieża za grzechy, za przewinienia pedofilii, która występowała wśród duchownych, ale też za ukrywanie i mataczenie, jeśli chodzi o ujawnienie tych przestępstw pedofilii. Ale jeszcze ważniejszym był i jest list, który papież Franciszek dosłownie kilkanaście dni temu napisał do całego Kościoła. Jest to list Franciszka do ludu Bożego, który cały jest poświęcony problemowi nadużyć seksualnych, ale również problemowi nadużywania władzy i nadużywania sumienia jako normy, która została przez wielu potraktowana właśnie naruszania sumienia innych ludzi, wolności sumienia. To bardzo ważny list papieża Franciszka, w którym słyszymy, że jedną z przyczyn tego ukrywania i utrwalania tych przestępstw pedofilii wśród duchownych było nadużywanie władzy w Kościele, był klerykalizm. To jest taki list, który powinien być odczytywany również w polskich kościołach, dlatego że on jest takim rachunkiem sumienia, jest takim przystawionym lustrem do wspólnoty Kościoła, która powinna mocno zastanowić się właśnie nad tym, w jaki sposób podchodzić, żeby była taka zerowa tolerancja, jeśli chodzi o przestępstwa pedofilii, ale również kwestia sprawowania władzy, to znaczy zobaczenia, że mogą być struktury, które należałoby, mówiąc najdelikatniej, jak najmocniej przewietrzyć. Bardzo ten list polecam i cieszyłbym się, gdyby jak największa ilość ludzi go przeczytała.